Proszę Państwa, czy program dzienny, czy nocny z Pragi południe, w ogóle z Warszawy? U nas bardzo ciekawie. Tutaj na temat sportu, na temat biegania. No jak oczywiście choroba się przypałętała, no człowieka już pochwyciła, to co możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić, a jednak tutaj niektóre nasze kochane katoliczki walczą z chorobą, no i dają sobie radę. Bardzo ciekawa jest ta audycja. No, w podzięce oczywiście, pochodząca bowiem z Radia Maryja, ale to nasze radio i tak współpracuje. Radio na radiu, radio z radiem, prawda? Nasze radio to FM Euro, Concita, Barbie, Baby Langstrom Extra współpracuje ze wszystkimi. Ale to fakt, że to od nich, od naszej dyplomacji, która odnosi tu Teraz pewne sukcesy, troszeczkę to z od nich innej zależy, czy beczki. uda się ten projekt zablokować. No tak, bardzo optymistyczne jest to, że tutaj niezależnie od opcji wszyscy europarlamentarzyści polscy występują jak jeden mąż. Natomiast wróćmy teraz do Niemiec. I pytanie do pana Artura Ciechanowicza. Czy i w jakich okolicznościach niemieckie władze mogłyby ustąpić w sprawie Nord Stream 2? Angela Merkel właściwie ciągle podkreśla, że to jest wyłącznie biznesowy projekt, nie mający nic wspólnego z polityką. Dwie niemieckie firmy zaangażowane są w budowę tego gazociągu. No o byłym kanclerzu panu Steinmeierze już nie wspomnę. Co prawda niemiecka polityka w ostatnich tygodniach jest mało przewidywalna, ale tej Tak, jednej rzeczy jeszcze możemy być jaki Hitler się nie pewni, że nic nie pojawił. zmienią. Mało Niemcy jako rząd niemiecki przewidywalne. nie zmienią swojego stanowiska w sprawie Nord Streamu, nie zmienią narracji, która, tak jak pani redaktor wspomniała, polega na przekonywaniu państw europejskich, że jest to projekt czysto biznesowy i że rząd niemiecki nie ma żadnego wpływu na negocjacje i tak dalej. Co oczywiście jest półprawdą, bo zauważmy, że dzień po posiedzeniu w Europarlamencie minister spraw zagranicznych Niemiec jest w Petersburgu na kongresie surowcowym. Sigmar Gabriel z SPD towarzyszy mu dwóch polityków z CDU i z CSU, czyli partii tworzących wciąż jeszcze rząd. Więc jeszcze raz warto podkreślić, że szanse na zmianę stanowiska niemieckiego rządu w sprawie Nord Stream 2 są bardzo niewielkie. No właśnie, powiedział pan, że Sigmar Gabriel rzeczywiście bawi w tej chwili w Rosji i przypomniał pan, że on jest z SPD, ale przypomnijmy również, że ciągle trwają po wrześniowych wyborach parlamentarnych negocjacje dotyczące nowej koalicji. Polska wiązała duże nadzieje z tak zwaną Jamajką, czyli koalicją CDU-CSU, liberałami i zielonymi, którzy zdecydowanie występują przeciwko Nord Stream 2. Jaka szansa, że ta koalicja jeszcze, że może ona powstać, czy też jednak będziemy mieć do czynienia z tą dużą koalicją, czyli CDU-CSU plus socjaliści? Czy szanse na koalicję jamajską, nazywaną tak od tradycyjnych barw partii, które miały brać w niej udział, są bardzo małe. Tak wynika ze stanowisk, które zajmują te partie. I znów nie wiem, czy optymizm Polski, czy nadzieje związane z Jamajką były uzasadnione. Zgadza się, zieloni są przeciwko Nord Stream 2, ale nie jest to sprawa, której by nie przehandlowali za ustępstwa w innych kwestiach. Zieloni nie kładliby się rejtanem przeciwko Nord Stream 2. Jutro. No więc właśnie, to jest na jutro, właśnie, mówimy jeszcze o Jamajce, to znaczy ja nie wiem, dlatego że ja miałam jako gościa jednego z wpływowych polityków zielonych, to jeszcze było wtedy, kiedy się wydawało, że ministrem spraw zagranicznych będzie ktoś z partii zielonych i on twierdził, relatore ferro, że dla zielonych sprawa Nord Stream 2 jest jednak bardzo ważna. Ale wróćmy właśnie do tego, co się dzieje. Na jutro, jak pan zaczął już mówić, prezydent Steinmeier zaprosił na rozmowę do swojej rezydencji kanclerz Merkel, lidera SPD, czyli pana Schulza, oraz przewodniczącego CSU Horsta Seehofera. Czy to znaczy, że z tej rozmowy wyjdzie wielka koalicja? Też chcę tylko przypomnieć, że w niedzielę prezydium
Unii, czyli CDU, jednogłośnie opowiedziało się za stworzeniem koalicji z SPD, a wcześniej również do tego namawiał szef CSU, czyli pan Seehofer. Tak jest. Wygląda na to, że wszyscy, czy większość najważniejszych graczy politycznych w Niemczech chce kontynuacji wielkiej koalicji i kluczową rolę tutaj odgrywa prezydent, który w normalnych warunkach pełni funkcję prawie wyłącznie reprezentacyjne. W momencie kryzysu rządowego staje się najważniejszą osobą w państwie i decyduje o losach, losach rządu. W każdym razie Frank-Walter Steinmeier bardzo mocno naciska na SPD, która, przypomnijmy, po wyborach ogłosiła, że odchodzi do opozycji. No tak, ale w tej chwili już zmieniła troszeczkę stanowisko, tak, już dopuszcza możliwość. Tak, dokładnie, pod naciskiem prezydenta, który przecież też się wywodzi z SPD. Przecież był szefem urzędu kanclerskiego za Schrödera, był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Merkel. Więc Steinmeier bardzo mocno naciska na swoją byłą partię, żeby jednak wzięła odpowiedzialność za kraj, nie kierowała się logiką partyjną i zdecydowała się na rozmowy koalicyjne. Czy jutro z rezydencji Steinmeiera wyjdzie nowa wielka koalicja? Jutro jeszcze raczej nie. Mówią o tym nawet politycy CDU, którzy stwierdzają, że pewnie przed świętami Bożego Narodzenia dojdzie do pewnych rozmów sondujących, ale rzeczywiste rozmowy, negocjacje koalicyjne rozpoczną się, jeśli się rozpoczną, rozpoczną się w styczniu. Radio Koncita, także proszę być z nami. My po prostu jesteśmy niedoścignieni, że tak powiem. Nasze Radio Koncita, proszę Państwa. Talk FM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra jest w jakimś sensie niesamowite. Także proszę koniecznie być z nami. No i już wtedy Państwo sami zobaczycie, ile mądrości. Możecie przecież telefonować, możecie przecież dzwonić do nas. Ile mądrości sami wy wnosicie. Także proszę Państwa, czy radio nadaje z Pragi południe? No, przecież nie z Jagiellońskiej. Nasze radio to KFM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Czy z Anglo-Ameryki, Białystok? To też nie o to chodzi. Ważne jest, co jest mówione, jaka jest tematyka. Często tak było u tych Świadków Jehowy, jak ja głoszę, tak u nich, z nimi właściwie 40 lat, no to mówi się, że ważne jest, nieważne kto co mówi, tylko co mówi, bo oni te tytuły, wiesz, a tu przyszła wieśniaczka i mądrzejsza od pana profesora z Uniwersytetu Warszawskiego. I bardzo dobrze. A tymczasem nie wbito jeszcze żadnej łopaty w ziemię, nie ma zgód środowiskowych. Nie wiadomo, co jeszcze może się stać w krajach skandynawskich, które kluczą w tej sprawie, które wysyłają sygnały niekorzystne dla tego projektu. Cały czas na stole jest jeszcze możliwość prowadzenia sankcji amerykańskich wobec tego przedsięwzięcia. O to jeszcze będę chciała zapytać, ale jeszcze chciałam na chwileczkę zatrzymać się przy Niemczech. Tak. Panie Arturze, czy jednak w interesie kanclerz Merkel nie byłoby właśnie podporządkowanie Nord Streamu unijnym regulacjom, chociażby po to, żeby... Ja nie mówię o Polsce, stosunki polsko-niemieckie są jakie są, ale na przykład z krajami bałtyckimi Niemcy mają bardzo dobre stosunki, a to by jednak znaczyło zaostrzenie stosunków z krajami bałtyckimi i jednocześnie wyraźne pokazanie, że dla Niemców ważniejsze jest Rosja niż Ukraina. Tak, tylko z trzeciej strony jeszcze pytanie, czy kanclerz Merkel chciałaby, zdecydowałaby się na konflikty z własnymi koncernami, które przecież zatrudniają wiele tysięcy ludzi i zapewniają wyborców, zapewniają finansowanie kampanii wyborczych i tak dalej. Więc powinniśmy też na to spojrzeć z punktu widzenia pragmatyki wewnętrznej, tak, zwłaszcza, która jest bardzo ważna w takim kraju jak Niemcy, kraju federalnym, gdzie właściwie przez całą kadencję trwa kampania wyborcza, bo
co roku w którymś landzie są wybory. Czyli na dwoje kanclerz wróżyła, a teraz wróćmy do Stanów Zjednoczonych, dlatego że te koncerny być może mógłby powstrzymać prezydent Trump. Ja przypomnę, że amerykański prezydent do 1 stycznia ma czas na podpisanie sankcji skierowanych przeciwko firmom współpracującym z Rosją, więc właśnie między innymi niemieckim koncernom. Jakoś jak na razie z podpisywaniem się nie spieszy. Pytanie do pana Jakubika. Podpisze czy nie? Obawiam się, że nie podpiszę. To znaczy musiałoby się coś stać nowego w relacjach amerykańsko-rosyjskich, aby dać powód do podpisania sankcji, które uderzałyby w gazociągi z Rosji. Tutaj jest wiele znaków zapytania, wiele sporów z Europą na ten temat, bo chodzi nie tylko o Nord Stream 2. Mogą się pojawić dyskusje także na przykład o gazociągu mającym dostarczać kaspijski gaz do Europy, w którym udziałem na Łukoil, który jest oczywiście rosyjską firmą. Ten spór niekoniecznie interesuje Stany Zjednoczone, ale znając amerykańską politykę konsekwentnej krytyki tego projektu, konsekwentnej promocji dywersyfikacji i zmniejszania zależności od Rosji, eksponowania tego aspektu bezpieczeństwa, może dojść do jakiejś zaskakującej decyzji, w której właśnie jest podpisywana taka ustawa. Tylko to już by był też problem dla współpracy transatlantyckiej, bo od czasu mniej więcej 2015 roku mamy asymetrię w polityce sankcji. To już nie jest tak, że Bruksela i Waszyngton razem ustalają politykę wobec Rosji, tylko Stany wychodzą przed szereg ze względu na niezdecydowanie Europy. I tak było na przykład, jeśli chodzi o sankcje wobec małego projektu Gazpromu i Shella Južne Kirinskoje, chodzi o azjatycki mały projekt, który jednak był ważny dla Gazpromu i zostało sankcjonowane właśnie przez Amerykanów, przez to Shell nie mógł się w niego bardziej zaangażować. To nie było konsultowane z Europejczykami. To oczywiście było mocno krytykowane między innymi w Niemczech, między innymi przez kluczowych polityków jak Sigmar Gabriel, który był tutaj już wymieniany. Więc jeżeli Amerykanie zdecydują się na taki unilateralny ruch, to być może z polskiego punktu widzenia to będzie dobrze, bo zaszkodzimy projektowi Nord Stream 2, którego nie lubimy. Ale z punktu widzenia współpracy transatlantyckiej będzie to kolejny dowód na to, że mamy niejednorodną, niespójną politykę, na której może skutecznie grać Władimir Putin. No właśnie, tutaj pytanie do pana Ciechanowicza. Co by oznaczało taki spór, ostry spór pomiędzy... Czy to by mogło doprowadzić do takiego ostrego sporu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami? I co by to oznaczało? Zdecydowanie. Znaczy, Niemcy bardzo ostro reagowały na projekt sankcji, które miałyby dotknąć niemieckie firmy. Znaczy, Niemcy i tak mają już dość złe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę, że jednym z tematów kampanii wyborczej był właśnie konflikt z Trumpem. Antytrumpizm jest bardzo modny w mainstreamie niemieckim. Po prostu doszłoby do jeszcze większego zaostrzenia tych relacji. Co nie byłoby zdrowe również dla nas. Dziękuję bardzo obu panom. Dziękuję bardzo państwu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 23:30. Czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Przyjęto wszystkie poprawki PiS zgłoszone do projektu. Na posiedzeniu rozpatrywano m.in. zapis dotyczący skargi nadzwyczajnej. W głosowaniu za przyjęciem projektu opowiedziało się 13 posłów, przeciw było 5. Po zakończeniu obrad dalszą walkę o zmianę zapisów ustawy zapowiedzieli posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz projekt nie naprawi wymiaru sprawiedliwości. Obywatele, opozycja, sędziowie, naprawdę wszyscy chcą reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednak zaproponowane i przyjęte teraz ustawy milczą jak zaklęte na temat tego, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości. One tylko i wyłącznie prowadzą do zmian kadrowych i do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS nie zgadza się z zarzutami opozycji i podkreśla, że projekt budził duże emocje, bo spierali się przedstawiciele dwóch odmiennych koncepcji wymiaru sprawiedliwości. Mieliśmy tutaj do czynienia z krańcowymi przeciwnościami. Z jednej strony ruch reformatorski, który reprezentowała większość rządowa, a więc zmierzaliśmy do reformy i głębokiej reformy. I z drugiej strony totalna opozycja, która chciała zachować to, co jest. W najbliższą środę Sejm ma dokonać drugiego czytania projektu o Sądzie Najwyższym.
oraz przyjętego we wtorek projektu o Krajowej Radzie Sądownictwa. 20 lat po powodzi tysiąclecia Wrocław nadal nie jest przygotowany na atak niszczycielski żywioł, wynika z opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem kontrolerów, mimo postępów w realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej Odry, wciąż nie dostosowano w pełni Doliny Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej w obrębie Wrocławia. Kluczowy dla tego projektu zbiornik Racibórz ma być gotowy dopiero za 2 lata, ale jak tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, to nie jedyny problem. Bez dodatkowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego części Wrocławia oraz gmin w Dolinie Widawy, Długołęki, Czernicy, Wiśni Małej, przy wysokiej fali bezbraniowej wystąpi na tych terenach zjawisko cofki. NIK wylicza, że jeśli dojdzie do powodzi, straty na tych terenach mogą sięgać nawet 700 milionów złotych. Co prawda trwają już prace projektowe, ale na realizację zabezpieczeń potrzeba blisko 90 milionów złotych. Słabe wyniki unijnych krajów, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy z obecnego europejskiego budżetu rozpisanego do 2020 roku. Polskie Radio dotarło do zestawienia na podstawie danych Komisji Europejskiej. Polski nie ma w grupie prymusów, ale wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński mówi, że te dane i tak są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy finansowej do 2013 roku. W jednym zestawieniu, w którym liczona jest polityka spójności i fundusze rolne, wykorzystanie przez Polskę unijnych pieniędzy jest na poziomie 7%, mniej więcej tyle, ile średnia unijna, mówi europoseł Jan Olbrycht. Polska jest na 16 miejscu. Oczywiście można powiedzieć, że mamy najwięcej, w związku z czym może to opóźnienie, ale powyżej Polski jest na przykład Bułgaria. Pytany o te dane wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński przedstawił inne zestawienie. Jesteśmy na 9 miejscu. Polska jest 2 razy sprawniejsza, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych, aniżeli w poprzedniej perspektywie. Wiceminister rozwoju regionalnego powiedział, że Polska wypada lepiej, jeśli wziąć pod uwagę wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Spójności oraz Europejskich Funduszy Regionalnego i Społecznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Z życia Kościoła katolickiego. Po raz 24 na wielu wigilijnych stołach zapłonie świeca wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W czwartek zainaugurowano tegoroczną edycję akcji pod hasłem Miłosierdzie jest jedno. Jak zaznaczył dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki, wigilijne dzieło pomocy dzieciom na stałe wpisało się już w tradycję polskich wigilii. Ten płomień jednoczy tak bardzo mocno całe rodziny, podkreśla ksiądz Iżycki. Dochód ze sprzedaży rozprowadzanych przez parafię świec przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci, leczenie, rehabilitację, także pomoc edukacyjną i letni wypoczynek. Caritas przygotowała 3 miliony świec. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom po raz 18 ma także charakter ekumeniczny. Akcję od roku 2000 Caritas realizuje wspólnie z diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Czynimy to w duchu tegorocznego przesłania. Miłosierdzie jest jedno, wyjaśnia Wanda Falk, dyrektor diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jej zdaniem wigilijne dzieło pomocy dzieciom przekracza bariery wyznaniowe i wskazuje drogę do współpracy charytatywnej. Niedopuszczalne jest, aby pytać potrzebującego człowieka o to, z którego kościoła pochodzi i od tego uzależniać wsparcie, dodaje Falk. Co roku od każdej świecy 10 groszy zostaje przekazane na pomoc dzieciom z zagranicy. Tym razem będzie to wsparcie dla najmłodszych z Ameryki Południowej. Polskie Radio jest patronem medialnym wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Papież Franciszek rozpoczął dziś wizytę w Bangladeszu. Wezwał wspólnotę międzynarodową do podjęcia kroków wobec kryzysu uchodźczego. Ponad 600 tysięcy Rohingjów uciekło do tego kraju przed prześladowaniami w sąsiedniej Mianmie. Papież spotkał się w Pałacu Prezydenckim w Dace z przedstawicielami bengalskich władz. Franciszek z uznaniem mówił m.in. o pomocy humanitarnej Bangladeszu dla tłumnie przebywających uchodźców ze stanu Rakhine z sąsiedniej Mianmy. Papież nie wymienił nazwy Rohingja. Podkreślił, że trzeba, aby wspólnota międzynarodowa podjęła zdecydowane kroki w odniesieniu do tego poważnego kryzysu, nie tylko pracując na rzecz rozwiązania problemów politycznych, które doprowadziły do masowego przesiedlania ludności, ale również zapewniając natychmiastową pomoc materialną dla Bangladeszu, pomoc w jego wysiłkach, zmierzających do skutecznego reagowania na pilne potrzeby humanitarne. Papieska wizyta w Bangladeszu potrwa do soboty. W tym czasie Franciszek udzieli m.in. święceń kapłańskich, spotka się z biskupami Bangladeszu, duchowieństwem i młodzieżą. Zaplanowano także spotkanie międzyreligijne. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu.
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie przewodniczący. Udało się uchwalić ostatni budżet Unii Europejskiej w ramach 28 państw członkowskich. Brawo, bingo, uderzenie w punkt i co ważne, ten budżet dzisiaj uroczyście podpisany przez m.in. przewodniczącego Europarlamentu Włocha Antonio Tajani zawiera, to jest dobra wiadomość, zawiera to wszystko, co ma zawierać, a więc ani jednego euro mniej dla Polski, a to oznacza, że strachy na lachy, że te wszystkie pohukiwania, że Polska będzie miała mniej pieniędzy, bo się stawia, bo nie chce przyjąć imigrantów muzułmańskich spoza Europy, okazały się właśnie tylko czczymi pogróżkami, okazały się szantażem bez konsekwencji finansowych. To jest bardzo dobry budżet dla państw Unii Europejskiej, państw członkowskich, również i dla Polski. Złośliwi mówią, że będzie z czego ciąć. Oczywiście jest tak, że toczy się walka i ona będzie przybierać na sile, zwłaszcza w kontekście nowego budżetu. Do tej pory były to budżety siedmioletnie. Niemcy teraz naciskają, żeby to były budżety pięcioletnie, jak za czasów komuny, takie pięciolatki, żeby ten nowy wieloletni budżet unijny, czy pięcio- czy siedmioletni, żeby to był budżet, który będzie maksymalnie starał się być ulicą wykierunkową dla tych najbogatszych państw członkowskich, które dają spore składki do Brukseli, są płatnikami netto, a jednocześnie no, tak kombinują, żeby jak najwięcej tych pieniędzy, które tam do kasy unijnej wkładają, żeby jak najwięcej tych pieniędzy wyjąć. Stąd wymyślają różne krany finansowe, no, tak to nazwijmy, aby zapewnić sobie maksymalny zwrot. A jedną z takich kranów finansowych może być działanie w ramach praworządności, jeśli chodzi o procedurę uruchomioną czy względem Polski, czy względem Węgier, czy w tym wypadku już też względem Cypru. I w ramach tej procedury praworządności mogą nam zostać cięte pieniądze. To jest artykuł 7, paragraf 1. Jeżeli chodzi o kwestię odzyskiwania wpłaconej składki, to już od dłuższego czasu najbogatsze kraje członkowskie Unii typu Niemcy, Francja, ale też mniejsze od Polski jak Holandia, Szwecja, Austria starają się jak najwięcej pieniędzy w unijnym budżecie przeznaczać na przykład na kwestie nowoczesnych technologii, innowacji, uczelni wyższych i paradoksalnie akurat w tym obszarze bywało już tak, że to, co my wpłacaliśmy w ramach składki członkowskiej branżowej w tym obszarze, było większe niż to, co stamtąd braliśmy. Natomiast tutaj oczywiście pan mówi o pewnym kolejnym szantażu, że jak nie będziecie przestrzegać reguł, które zostały przez nas ustanowione, to zostaniecie po kieszeni. Na razie te groźby się nie sprawdziły. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Przypomnę, że już Komisja Europejska w zeszłym roku zaproponowała, uchwaliła to jednogłośnie, także głosem pani komisarz Bieńkowskiej, karanie krajów członkowskich przyznanie wysokości ćwierć miliona euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę, bo mnie chodziło o islamskich uchodźców spoza Europy, a więc Polska miałaby w takiej sytuacji zapłacić około 12,5 miliarda złotych, ponad 3 miliardy euro, no ale w końcu Komisja Europejska się z tego wycofała. Teraz widzimy, że są kolejne groźby, czy to będą strzały z kapiszonów, czy strzały z ciężkiej artylerii. Zobaczymy. Czekamy w takim razie cierpliwie. Jedno jest pewne, stać Wielką Brytanię na to, żeby zapłacić frycowego, a właściwie rozchodnego 55 miliardów euro, ponoć na tyle się szacuje ten Brexit. W tej chwili Wielka Brytania rozwodzi się z Unią, czy to będzie rozwód aksamitny, czy też nie, zobaczymy. Na pewno tutaj jest kwestia tego, że będzie pustka w przyszłości. Panie przewodniczący, nie jest to dziwna rzecz, że Brytyjczycy chcą za wszelką cenę jak najszybciej zapłacić i mieć już święty spokój? Taki ich wybór. Natomiast co jest charakterystyczne, to, że oczywiście budżet unijny będzie w przyszłości mniejszy o to, co Wielka Brytania wpłacała, ale także, uwaga,
z tego tytułu też Polska będzie miała mniej pieniędzy, no bo nie będzie tego brytyjskiego płatnika netto, chociaż on płacił mniej niż inne kraje, mniej niż powinien płacić, ponieważ pani Margaret Thatcher, przypomnę, ćwierć wieku temu wywalczyła przy przekształcaniu EWG w Unię Europejską, wywalczyła tzw. rabat brytyjski, więc Wielka Brytania płaciła dużo mniej niż powinna płacić dzięki Iron Lady i żadnej damie. Natomiast, co jest ważne, uwaga, Polska cały czas staje się krajem coraz zamożniejszym, więc z góry informuję, mamy listopad 2017, żeby potem nie było niespodzianki za parę lat. Już w tej chwili trzy polskie województwa z 16 przekroczyły ten próg 75% średniej unijnej. Polska wyprzedziła za rządu Prawa i Sprawiedliwości Grecję, gdy chodzi o PKB, produkt krajowy brutto per capita na głowę mieszkańca. Stajemy się krajem coraz zamożniejszym, jeszcze wciąż jednym z siedmiu najbiedniejszych w Unii, ale coraz bardziej zamożniejszym. W związku z tym my oczywiście w nowej perspektywie budżetowej, w nowym budżecie unijnym wieloletnim, obojętnie czy pięcio, czy siedmioletnim, dostaniemy mniejszy kawałek tortu, niż dostaliśmy wcześniej. I to mówię od razu. I nie będzie to kwestia, panie redaktorze, tam praworządności, czy brak praworządności i tym podobnych sztuczek magicznych, tylko to będzie kwestia po prostu kryteriów ekonomicznych. Na rolnictwo ma być ponoć więcej środków przeznaczonych. No, jest kwestia też tego, jak w ramach CAP, Common Agricultural Policy, wspólnej polityki rolnej, jak te środki będą rozłożone, bo nie wszystko złoto to się świeci. Chodzi o to, żeby utrzymać dopłaty na podobną skalę. Natomiast oczywiście no, tutaj grozi się tym, że będzie mniej środków na przykład na kwestie funduszy kohezyjnych, funduszy spójności, że będą obcięte te środki państwom tym bogatszym, przez to będą mniej zainteresowane ich obroną, no i wtedy będą bardziej gorliwie pchały inne nowe fundusze, chociażby politykę obronną. Zbigniew Kuźmiuk dokonał celnej analizy dziś na łamach paru portali internetowych i jego konkluzja jest prosta. Że ten budżet co prawda wygląda optymistycznie, ale tak czy owak, już pomijając sam tytuł, że jest to ostatni budżet Unii Europejskiej 28 państw, to konkluduje wprost. Komisja Europejska pod koniec 2020 roku może być zwyczajnie niewypłacalna. A zwracam uwagę na fakt, że ja mówię o tym budżecie wieloletnim i właśnie w kontekście tego, tej perspektywy, która ma się zacząć od 2021 roku. I tam na przykład my z definicji powinniśmy się cieszyć i klaskać w dłonie, że wchodzi ta polityka obronna i będzie na to pieniądze inne przeznaczane, no tylko diabeł siedzi w szczegółach i my jako polscy politycy musimy bardzo mocno walczyć, aby polityka obronna i wydatki na nią nie były tylko takim wytrychem, dzięki któremu Niemcy i Francja poprzez pozyskiwanie dużych dotacji na niemiecki, francuski przemysł zbrojeniowy nie wyrwą z powrotem sporej części składki członkowskiej. My musimy walczyć o to, żeby jak najwyższa część tych środków na politykę obronną trafiła do Polski. No i przy okazji jest też jakaś nadzieja, skoro pan przewodniczący mówił, że o perspektywie roku 2021, że do 2021 jednak Unia Europejska się nie rozpadnie. Ale konkluduję, uciekając już od tematu, powiedzmy, nie. To była konkluzja, jeszcze nie. Czy to będzie 2022? Zobaczymy, co to Unia się... Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze dzisiaj, właściwie na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung, pisze Karl Peter Schwarz artykuł zatytułowany Kraje Grupy Wyszehradzkiej stały się pariasami. W Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech widać nowe poczucie własnej wartości wynikające zarówno z sukcesów ekonomicznych, jak i przywiązania do tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, naród i religia. Był czas, gdy Polacy, Węgry, Czesi i Słowacy uważani byli za prymusów na wschodzie Europy, ale w przeciwieństwie do Bułgarii, Rumunii czy krajów zachodniobałkańskich, Praga, Budapeszt, Bratysława i Warszawa w krótkim czasie dokonały udanej transformacji systemu i weszły w 2004 do Unii Europejskiej. Od tego ten artykuł się zaczyna. Końcówka tego artykułu jest niezwykle interesująca. Mieszkańcy tych krajów byli najpierw ofiarami komunistycznych inżynierów społecznych, potem obiektem działań neoliberalnych planistów z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Po zwrocie w 1989 roku lokalni komuniści szybko dopasowali się do nowych czasów, kontynuowali jednak długi marsz zamiast więcej socjalizmu, postulując teraz więcej Europy. Realnie istniejących ludzi, trwających przy tradycyjnych wartościach, rodzinie, narodzie i religii, traktowali jak skazane na zagładę relikt, tak jak dawniej mieszczaństwo i chłopstwo. W Europie Środkowo-Wschodniej, zamieszkanej przez narody, które zyskały pewność siebie, ten długi marsz dotarł do tymczasowego końca. Rozpoczęła się nowa era, pełna nadziei, ale też niebezpieczeństw, konkluduje Schwarz. I co pan przewodniczący na to? Dobra fotografia rzeczywistości, uważam. To tym bardziej powinno nas skłaniać do współpracy w ramach WIFOR-u Wyszehradzkiej, ale także szerzej z krajami bałtyckimi, z krajami bałkańskimi, w ramach naszego regionu, w ramach tzw. Nowej Unii, tych 11 krajów, które weszły w naszym regionie do Unii w ostatnich 13 latach. Natomiast no, ja pamiętam taką moją rozmowę z czeskim premierem ówczesnym w Brukseli, Petrem Nečasem, który powiedział, że mniej więcej cytat. Im bardziej niektórzy nasi zachodni sąsiedzi, nie wymienię Niemców, wiadomo, że o nich także chodziło, im bardziej niektórzy nasi zachodni sąsiedzi tłumaczą nam, że nasza współpraca regionalna jest niepotrzebna, tym bardziej powinniśmy współpracować. Wydaje mi się, że takie blokowe rozmowy, tak jak to robi polski rząd, który bardzo często czy z Brukselą, czy z Paryżem, czy z Berlinem, zwłaszcza stara się rozmawiać blokiem czterech krajów czy szerzej, to jest dobre, bo w tym momencie my uniemożliwiamy to, co było od bardzo dawna, że największe kraje członkowskie Unii czy Komisja Europejska starały się w myśl polityki dividend impera, dzieli rządź, rozgrywać Polskę z Czechami, Polskę z Węgrami, Polskę z Rumunią. Myślę, że powoli następuje koniec tej krótkowzrocznej unijnej polityki. No ale jeżeli chodzi o pariasów, nie wiem, czy to jest przytyczek, czy to jest wytykanie, czy to jest wręcz pochwała. Jak to brzmi? Ja na łamach niemieckiej gazety. Ja odbieram jako realistyczną ocenę tego, co stało się w naszym regionie Europy, no, zwłaszcza widzimy to w Polsce, poczucie, silne poczucie własnej wartości, godności, dumy z tego, że jesteśmy Polakami, coraz silniejsza gospodarka, rozwój, konkurencyjność, no i chęć współpracy w ramach regionu, ale także otwarcie na partnerskie, podkreślam, partnerskie relacje w ramach Unii Europejskiej, ale też niechęć do wchodzenia do strefy euro, która okazała się fatalnym pomysłem dla biedniejszych krajów Europy Południowej, więc nie ma sensu jej na siłę nam wciskać. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Powtórka programu. Zapraszam, Michał Żakowski, a ze mną w studiu w Poznaniu jest gość dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa Defense24. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Porozmawiamy o komentarzach do tego, co się wydarzyło w Korei Północnej, to znaczy do testu rakiety między, można powiedzieć, już dalekiego zasięgu, która jest w stanie razić cele nawet w Stanach Zjednoczonych. Korea Północna przyznaje, że jest już wśród mocarstw posiadających broń atomową. No a dzisiaj ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley oświadczyła, że Stany Zjednoczone całkowicie zniszczą reżim w Pjongjangu, jeśli dojdzie do wojny. Apeluje również do wszystkich krajów o zerwanie kontaktów dyplomatycznych i handlowych z Koreą Północną. Głównie to dotyczy chińskiego eksportu ropy naftowej do Korei Północnej. Z kolei New York Times mówi, że postęp atomowy Korei Północnej szansą na rozpoczęcie dialogu. I ja takie pytanie, która metoda jest lepsza? Szansa, dialog i rozmowa z władzami w Pjongjangu, z Kim Jong-unem, czy tego typu akcja, jaką proponuje ambasador Ameryki przy ONZ, czyli zerwanie jakichkolwiek kontaktów dyplomatycznych z reżimem? Znaczy, w moim odczuciu zerwanie kontaktów, no tutaj możemy dyskutować, czy mówimy o dyplomatycznych, czy też kontaktach na przykład zakulisowych prowadzonych przez wysłanników, na przykład afiliowanych przy służbach specjalnych, no to w moim odczuciu automatycznie blokuje nasze zrozumienie drugiej strony, więc jakiekolwiek takie betonowanie relacji no może doprowadzić do niezrozumienia się w momentach kryzysu. Niewątpliwie taki element
straszenia się nawzajem, a z drugiej strony za chwilę siadania do stołu, jest praktykowany i w moim odczuciu właśnie reżim w Pjongjangu bardzo dobrze rozumie właśnie narzędzie siła oraz dyskusja. Gdzieś tam po środku znajdzie się miejsce na konsensus i tak jak w moim ocenie on zawsze będzie oscylował wokół utrzymania pewnego status quo wobec polityki, którą prowadzą elity polityczne, chociaż tutaj słowo te elity to oczywiście trzeba w cudzysłów wstawić, w północno-koreańskie, bo ich celem jest utrzymanie się. Utrzymanie się i ja się zgadzam z tą diagnozą, że jeżeli by doszło do jakiegokolwiek konfliktu, czy to konwencjonalnego, czy też no nazwijmy to z użyciem również systemów niekonwencjonalnych, no to największa tragedia dotknęłaby nie Stanów Zjednoczonych z ich systemami obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale przede wszystkim no tutaj tego potencjału północno-koreańskiego, który trzeba powiedzieć wprost jest mapowany i obserwowany przede wszystkim przez różnego typu systemy obserwacji, chociażby satelitarnej, ale również pewnie innego typu przez długi okres czasu, także no, te wszystkie zapowiedzi, ten szum taki, który się pojawia wokół, traktowałbym bardzo ostrożnie i traktowałbym jako pewne też sygnały jednej czy drugiej strony, gdzie tłem oczywiście i tym takim kluczowym elementem jest ta dyskusja prowadzona, tak jak już mówię, kanałami oficjalnymi i nieoficjalnymi. A czy w takim razie tutaj największe szanse na rozmowy z Pjongjangiem mają Chiny oczywiście? Czy Stany Zjednoczone współdziałają z Chińczykami w tej sprawie? To jest jedno pytanie. A drugie, czy rzeczywiście, może od tego drugiego jeszcze byśmy zaczęli ten fragment, mianowicie, czy rzeczywiście Korea Północna jest państwem, mocarstwem nuklearnym? Czy my możemy powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością? Znaczy, jeżeli miałbym zacząć od tego ostatniego pytania, to bym sugerował, że mamy do czynienia z państwem, które dysponuje jakimś potencjałem broni masowego rażenia, z określeniem jakiś jako bardzo pojemny tutaj, pojemne sformułowanie, dlatego że my do końca nie jesteśmy pewni, jak wygląda miniaturyzacja potencjalnych ładunków nuklearnych, jak wygląda właśnie ten element zaplecza, ale niewątpliwie Północna Korea w moim odczuciu musi być brana pod uwagę jako państwo dysponujące właśnie systemami ABC, czyli broni atomowej, biologicznej i chemicznej. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze ten czynnik systemów rakietowych, potencjalnych nośników różnego typu głowic o charakterze niekonwencjonalnym. No i tutaj też jest wiele pytań, znaków zapytania, chociażby w kontekście systemu paliwa, tak, naprowadzania, jak wielką głowicę można umiejscowić na różnego typu północno-koreańskich pociskach, ale oczywiście to jest rozważanie oczywiście teoretyczne, bo my z racji braku dostępu do pełnej specyfikacji technicznej, no na dzień dzisiejszy musimy gdzieś bazować pomiędzy propagandą a naszymi tutaj obserwacjami polegającymi na przeciekach też ze strony czy to południowo-koreańskiej, japońskiej, czy też amerykańskiej, a pamiętajmy, że każde z tych państw wykazując pewne informacje w przestrzeni publicznej gra. Też prowadzi politykę propagandową, prawda? Też tutaj oczywiście trzeba się liczyć. Północna Korea jest idealnym narzędziem na przykład do wzmacniania obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w regionie, który interesuje ich ponad Koreą, bo ja pamiętam, znaczy tutaj zawsze podkreślam i gdzieś tam w tle każę pamiętać o tym, że no, mamy do czynienia z wielką grą chińsko-amerykańską. Czynnik północno-koreański może być wykorzystywany przez każdą ze stron. No, sprzedaż broni, obecność na przykład dużych grup lotniskowcowych w regionie. To wszystko jest tam gdzieś rozgrywką, której jednym z elementów jest Północna Korea. No i Północna Korea to bardzo dobrze rozumie. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie będzie głośna, nie będzie no tutaj tak propagandowo silna, no to zostanie zmarginalizowana właśnie w tej takiej globalnej, bo już powiedzmy wprost, to jest globalna gra chińsko-amerykańska. Na czym ona polega ta gra? Bo z jednej strony Amerykanie muszą współpracować z Chinami i Pekin tutaj ma największą możliwość rozmów z Pjongjangiem, a gra na czym polega, proszę powiedzieć? I tak i nie z tym, tutaj z tą możliwością chińską był bardzo ostrożny, dlatego że nie można jej ani nie doceniać i tak naprawdę pomijać w kontekście chociażby rozwoju sytuacji na Półwyspie Koreańskim, ale z drugiej strony też nie można przeceniać możliwości chińskich, bo przyjęło się takie założenie, szczególnie w tutaj Zachodzie, że wystarczy, żeby tak naprawdę Chińska Republika Ludowa podjęła decyzję o jakimś tam działaniu, to automatycznie reżim w Pjongjangu
będzie posłuszny i będzie wykonywał polecenia. Niewątpliwie tak dla... W moim odczuciu jest gdzieś pośrodku ta kwestia, że z jednej strony Północna Korea musi zdawać sobie sprawę, że w takiej pełnej autarki nie jest w stanie wytrzymać, a więc ten system relacji z Chinami jest dla nich strategicznie ważny, ale z drugiej strony nie po to buduje się pewną zdolność do chociażby tutaj odstraszania atomowego, czy też właśnie zastraszania, żeby być tylko i wyłącznie wasalem i to takim bardzo posłusznym wasalem chińskim. Co to w takim razie, na czym polega ta gra chińsko-amerykańska? Gra chińsko-amerykańska w moim odczuciu polega na wielu elementach po prostu budowania przestrzeni przez mocarstwa globalne, a więc to są kwestie finansowe, to są kwestie stref wpływów, to są kwestie ideologiczne, to są kwestie budowy również pozycji militarnej. Widzimy, że Chiny raz po raz jako państwo z wielkimi ambicjami, to trzeba podkreślić, że realizujące te ambicje w sposób bardzo taki, bym powiedział, systematyczny, zaplanowany na wiele, wiele lat, no rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Amerykanie jako państwo, które przez również długi okres czasu dominowało i czuło się zwycięzcą chociażby tej rywalizacji zimnowojennej, nie pogodzi się z tym. No i tutaj kwestia chociażby tej narracji, którą używa Donald Trump. Widzimy w tym odbicie takiej właśnie chęci pewności siebie Amerykanów, że nie zostaną zepchnięci na tą drugą pozycję. No to gdzieś tak na tych obrzeżach będą się rodziły różnego typu kryzysy, w tym również kryzysy wynikające z po prostu pól, które się nakładają, a więc Półwysep Koreański jest też takim jedną ze stref, gdzie pewne koncepcje amerykańskie z pewnymi koncepcjami chińskimi się ścierają i do tego jest jeszcze gracz właśnie wewnętrzny, który to rozumie i odpowiednio się pozycjonuje. To w takim razie, kończąc temat koreański, na razie możemy powiedzieć o rywalizacji propagandowej, oczywiście o podłożu rzeczywistych potencjałów nuklearnych oraz interesów gospodarczych czy militarnych w danym regionie świata, tym razem Stanów Zjednoczonych i Chin. Przenieśmy naszą uwagę teraz na Abidżan, na wybrzeże Kości Słoniowej. Tam Unia Europejska rozmawiała i rozmawia o kryzysie migracyjnym. Francuzi bardzo mocno nalegają na to, by wysłać siły wojskowe do Libii, aby tam uratować migrantów, którzy, jak się okazuje, część z nich jest sprzedawana na targach niewolników. Ta sytuacja na tyle wzburzyła państwa Unii Europejskiej, że do tego się zgadzają. Czy pan uważa, że inicjatywa francuska w tym regionie Afryki, w Libii, ma szansę powodzenia, czy to jest po prostu nadużycie pewne, biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę Libię, która jest po prostu państwem nieistniejącym i tam wysyłanie sił wojskowych, no nie wiem, czy ma jakiś sens. Jak pan to ocenia? Ja bym się zastanowił, czy przypadkiem jakieś formacje paramilitarne już tam nie działają i tylko będzie to potwierdzeniem wysłanie konkretnego kontyngentu, który już oficjalnie będzie, załóżmy, czy to wspierał w misjach treningowych bezpośrednio na terytorium, no tak jak pan tutaj stwierdził, pewnego państwa kruchego albo upadłego, jak to woli. No ale kogo będzie wspierał? Kogo będzie trenował? Milicję z Intanu, czy z Misraty, czy jednego rządu, drugiego rządu? Przecież to jest Wydaje mi się, że będzie to po prostu handel, który będzie polegał na tym, że ktoś, kto zaoferuje więcej. No i teraz może trochę politycznie niepoprawnie moglibyśmy zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem nie chodzi tutaj o kwestię kryzysu migracyjnego, a może to chodzi o kwestię różnego typu podziału stref wpływów w zakresie chociażby bardzo aktywnych koncernów różnych państw na terytorium Libii, ale nie tylko, w ogóle Północnej Afryki. Czy raczej mówimy o realizacji interesów politycznych? Czyli realizacja interesów politycznych to jest ten prawdziwy, którego możemy się spodziewać w tym kryzysie migracyjnym. Dziękuję panu bardzo. Doktor Jacek Małgorzata, ekspert do spraw bezpieczeństwa Defense 24. To był Świat w powiększeniu. Michał Żakowski. Do usłyszenia. Radio Koncita, Radio Maryja, Radio 24. Co tylko chcesz. Zbliża się północ. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Informacje za informacjami. Wiadomości ze Szwecji. Dobry wieczór. Komisja Nadzwyczajna rozpoczęła pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym. Posłowie dotąd omawiali zmiany w ustawie o samorządach. Przegłosowano m.in. artykuł mówiący o obowiązku rejestrowania i udostępniania w sieci nagrań z obrad rad gmin. Obowiązek przedstawiania raz w roku raportu ze stanu gminy przez wójta oraz zapis mówiący o kompetencjach kontrolnych radnych gmin.
Głosowanie nad częścią artykułów odłożono. Chodzi m.in. o obowiązkowy budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu czy usunięcie głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin. Projekt zmian w kodeksie wyborczym zakłada też m.in. likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wcześniej Sejmowa Komisja Sprawiedliwości skończyła pracę nad prezydenckim projektem o Sądzie Najwyższym. Przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone do projektu. Taki, wiesz, na posiedzeniu oprócz... rozpatrywano m.in. zapis dotyczący skargi nadzwyczajnej. W głosowaniu za projektu żywańca bóstwa, to ja bym się mogła tylko zbłaźnić. Po zakończeniu obrad na dalszą walkę o zmianę zapisów ustawy zapowiedzieli posłowie. Ja śpiewałam na operetce warszawskiej. Jak mało kto o tym wie, to tym lepiej, bo przecież ja nigdy nie śpiewałam dla poklasku. No i tam był Józefowicz. Ja mu uciekłam, temu Józefowiczowi, bo podróżowałam po świecie, jeździłam też do Ameryki Białystok, ale tam było przyjęcie do takiego musicalu Crazy for You. No i on ścigał mnie, ścigał, gdzie ja jestem, a ja jak pojechałam, tak się nie odzywałam. W których byłby sygnał od pana prezydenta, że jest nieusatysfakcjonowany. Pan prezydent, tak jak mówiłem, będzie dokonywał tej oceny na podstawie też informacji, sprawozdania, które przedstawimy. W najbliższą środę Sejm ma dokonać drugiego czytania tego projektu. Także mało kto wie, że ja śpiewałam też w teatrze, to na Nowogrodzkiej, operetka warszawska. Mało kto wie. Ja śpiewałam, wszędzie śpiewałam, gdzie ja śpiewałam, to Lasota wie, Lasota, Litwinka, bo one są bardzo inteligentne, Litwinki, są niezwykle inteligentne. Karol Darmoros. W zmniejszeniu polskiego deficytu w handlu z Wietnamem mają pomóc takie instytucje jak Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, otwarte przez prezydenta Andrzeja Dudę w mieście Ho Chi Minh. Jestem przekonany, że właśnie dzięki temu do bardzo dobrych relacji polsko-wietnamskich w sferze politycznej i społecznej, jakie są od 67 lat, dojdą dynamicznie rozwijające się kontakty ekonomiczne-gospodarcze. Prezydent namawiał wietnamskich przedsiębiorców obecnych na dwustronnym forum gospodarczym do zainteresowania się polskim rynkiem. Bardzo bym chciał, żeby polskie towary rolno-spożywcze były bardziej obecne na wietnamskim rynku. Bardzo bym chciał, żeby był bardziej obecny polski przemysł maszynowy, polski przemysł górniczy. Przy okazji prezydenckiej wizyty grupa Adamet kupiła pakiet kontrolny najszybciej rozwijającego się przedsiębiorstwa farmaceutycznego Wietnamu. Z kolei porozumienie z Vietnam Airlines zawarł lot, co sprawi, że do dawnego Saigonu będzie można dolecieć z Warszawy w nieco ponad 10 godzin. Z Ho Chi Minh, Karol Darmoros, Polskie Radio. W Moskwie odbędzie się dziś losowanie przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w Rosji. Polacy znaleźli się w pierwszym koszyku. Biało-czerwoni w grupie mogą trafić m.in. na będących w drugim koszyku Anglików. Gordon Banks, słynny bramkarz angielskiej drużyny, która w 1966 roku wywalczyła Mistrzostwo Świata, nie przywiązuje do losowania wielkiej wagi. Dlaczego? Tak naprawdę nie ma znaczenia, skąd grasz, bo musisz ich pokonać. Wychodzisz na boisko, aby wygrać. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Ponieważ grasz z najlepszymi zespołami świata i wiesz o tym zawsze, gdy wychodzisz na boisko, musisz wyjść i dać z siebie wszystko. Nie chodzi tylko o indywidualne umiejętności, ale o to, co zaprezentuje zespół. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 14 czerwca 2018 roku. Ale zanim to nastąpi, o tym, co w naszej pogodzie dzisiaj w nocy. A w nocy zachmurzenie duże, okresami opady śniegu, na wybrzeżu i Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 do 0, jedynie na wybrzeżu około plus 2. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy. Powtórka programu. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa. Rozpoczynamy wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe, a w programie między innymi Izba Dyscyplinarna, immunitety sędziów i skarga nadzwyczajna. Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym pod lupą posłów. My stawiamy na to, by przeprowadzić skutecznie reformę wymiaru sprawiedliwości. Prawo wyborcze do poprawki. Batalia się dopiero zaczyna. Po Birmie, Bangladesz, papież Franciszek w Azji. We are very happy to see him.
Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zasady funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, immunitet dla sędziów i instytucja skargi nadzwyczajnej to główne tematy obrad Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która zajmowała się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Najwięcej politycznych emocji i merytorycznych argumentów wzbudziła sprawa skargi nadzwyczajnej. Według prezydenckiego projektu będzie ona dotyczyć prawomocnych wyroków sądów z ostatnich 20 lat. Zdaniem Krzysztofa Brejzy z PO to niepotrzebna komplikacja polskiego systemu prawnego. Bo wy nie udoskonalacie środków, które już teraz istnieją. Kasacji. Wy wprowadzacie kolejną instancję. Skarga nadzwyczajna jest oczekiwana i niezbędna. Będzie wykorzystywana tylko w ściśle określonych i uzasadnionych przypadkach, kiedy zawiodą inne sposoby odwoławcze, odpowiada prezydencki minister Paweł Mucha. Proszę zrozumieć, że to nie jest sytuacja związana z normalnym, zwykłym biegiem postępowania, tylko dość precyzyjnie określonymi w przepisie artykułu 86, paragraf 1, przesłankami, podstawami wniesienia skargi nadzwyczajnej, wskazaniem kręgu uprawnionych podmiotów. Takie argumenty nie przekonują jednak Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, która autorom pomysłu o skardze nadzwyczajnej zarzuca psucie prawa i paraliż wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzenie jednego z najbardziej destabilizujących porządek prawny rozwiązań legislacyjnych jest zatem, ja mam wrażenie, oparte nie na jakichś statystykach, konkretnych danych, wyliczeniach, no jakiejś działalności profesjonalnej, której bym oczekiwała od Kancelarii Prezydenta, aby to nie były jakieś intuicyjne dowody, przeczucia, jakieś wyobrażenia na temat stanu prawnego. Intuicja tak, ale poparta liczbami. Takie powody wprowadzenia skargi nadzwyczajnej uzasadnia wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który zapewnia, że polskie sądy udźwigną ciężar ewentualnej lawiny wniosków o rozpatrzenie skargi nadzwyczajnej. Zakładając, że nie wszystkie z tych 60 milionów spraw podlegałyby skardze nadzwyczajnej, ale na przykład 1/10%, no to byłoby 60 tysięcy. To jest dużo, to jest dużo. To stawia pod znakiem zapytania funkcjonalność wymiaru sprawiedliwości, ale powtarzam to, co mówiłem wczoraj, my się tutaj nie sprzeciwiamy tej instytucji, bo wiemy, że cele, które za nią stoją, są szczytne. Podobnie krytyków tej idei przekonuje Zofia Romaszewska. Jest ogromne doświadczenie rozmaitego właśnie typu skarg, które by się nadawały na skargi nadzwyczajne i widać, ile tego jest. To jest oczywiście na początku, będzie pewnie bardzo duża ilość, a potem to absolutnie wszystko wygasa. To nie jest nieskończenie, jak Państwo się wyobrażają. Sądy rzeczywiście nie działają najlepiej i ludzie mają pretensje, ale również kolejne te podmioty, które mają zgłaszać skargi, też mają swój rozum, więc to nie jest tak, że to będzie zarzucone, to bez przesady. Ostatecznie Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała Sejmowi przyjęcie zapisu o skardze nadzwyczajnej. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Dobiegają końca prace Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad ustawami zgłoszonymi przez prezydenta w sprawie reformy sądownictwa. Tymczasem po wczorajszym nieoczekiwanym spotkaniu przedstawicieli Kancelarii Prezydenta z szefem Komisji Stanisławem Piotrowiczem pojawiły się spekulacje dotyczące ewentualnego ich zawetowania. Na razie o wecie mowy nie ma, mówią zgodnie wszyscy uczestnicy spotkania. Choć, jak zaznacza Zofia Romaszewska, diabeł tkwi w szczegółach. Czy poprawione ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym zostaną zaakceptowane przez prezydenta? O tym nasz reporter Michał Walczyk. Składający wizytę w Wietnamie prezydent Andrzej Duda powiedział, że liczy na przyjęcie ustaw reformujących sądownictwo we wcześniej ustalonym zakresie. Wielokrotnie to podkreślałem, gdzie te granice są zarysowane i mam nadzieję, że te projekty w tych granicach się utrzymają, tak żeby te ustawy z mojego punktu widzenia nadawały się do podpisania. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapewniła, że wszystkie sugestie prezydenta są uwzględnione w pracach parlamentarnych. Pan prezydent nie mówił o granicach, które parlament może przekroczyć, tylko o granicach, które sam sobie postawił, których ewentualnie przez nas przekroczenie byłoby dla niego nie zaakceptowania. My stawiamy na to, by przeprowadzić skutecznie reformę wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem treścią części poprawek zaskoczony wydawał się być wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Pojawiły się tego rodzaju poprawki, które nie były przedstawiane w toku uzgodnień, albo takie poprawki, które nie były zaakceptowane w toku uzgodnień. Pewne było zaniepokojenie z naszej strony. W ramach prac komisji poprawki nieuzgodnione podczas szeregu spotkań między Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością
większością zgłaszali politycy wszystkich partii. Jednak komisja w toku prac idzie na szerokie ustępstwa wobec oczekiwań prezydenta, zapewnia jej szef Stanisław Piotrowicz. Wszystko jest na dobrej drodze i to, co jest dla pana prezydenta bardzo ważne. Pan prezydent też zrezygnował z kilku, można powiedzieć, mniej ważnych, drobniejszych rozwiązań. Ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w takim kształcie nie są do przyjęcia i dlatego należy je zawetować, uważa poseł PO Borys Budka. Wypaczona została przez posłów PiS idea tej ustawy. Wszystko będzie zależało od tego, czy prezes Kaczyński na kolejnym spotkaniu będzie w stanie przekonać Andrzeja Dudę, by jednak szedł po linii partii, a nie po linii swoich obietnic. W tym momencie nie jest planowane robocze spotkanie prezydenta i szefa PiS. Prezydent ma nadzieję, że do końca roku ustawy reformujące sądownictwo opuszczą parlament. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. Od ponad 10 godzin w Sejmie obraduje Komisja Nadzwyczajna, która zajmuje się zmianami w samorządach i kodeksie wyborczym. Spore emocje wywołały kwestie związane z głosowaniem korespondencyjnym czy obowiązkiem rejestrowania obrad w gminach. Dzisiejsze obrady śledzi Karol Surówka. Komisja zajmowała się dziś zmianami w samorządach. To m.in. kwestie głosowania korespondencyjnego, budżetu obywatelskiego czy nagrywania posiedzeń rad gmin. Sporo głosowań jednak przełożono, argumentując to koniecznością dłuższego zastanowienia się nad zmianą. Wśród przełożonych artykułów jest m.in. zapis o tym, że w każdym mieście byłby obowiązkowy budżet obywatelski w wysokości 0,5% budżetu miasta. Przełożono też kwestię powołania komisji skarg, wniosków i petycji w gminach. Wreszcie przełożono też zapis, który dziś wywołał najwięcej kontrowersji. Chodzi o propozycję usunięcia możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin. Te propozycje krytykowała m.in. obecna na sali Justyna Puczyńska z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, która jest niewidoma i działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Jak mówiła, z alternatywy, czyli głosowania poprzez pełnomocnika, nie każdy może skorzystać. To nie jest tak, że mamy zmniejszać możliwości te alternatywy oddawania głosu. Nie zabierajmy tych rozwiązań, które z powodzeniem są stosowane na Zachodzie, tylko jeżeli już, to szukajcie państwo możliwości zabezpieczenia tego, a nie po prostu wykreślenia tego artykułu z kodeksu. Do opinii osób niepełnosprawnych odnieśli się również posłowie. Wiceprzewodniczący komisji Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej powiedział, że głosowanie korespondencyjne zostało wprowadzone kilka lat temu i jest bezpieczne. Można sobie wyobrazić różne sposoby, które będą fałszowały wybory, również wtedy, kiedy idzie się osobiście do urny wyborczej, czy wynosi karty do głosowania. Jest mnóstwo rozmaitych problemów do uregulowania, ale na pewno udało się zbudować bardzo bezpieczne pakiety dla głosowania. To są bardzo dobrze zabezpieczone pakiety dla głosowania, które w znacznym stopniu wykluczają nadużycia. Poseł wnioskodawca projektu ustawy, Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że usunięcie głosowania korespondencyjnego nie jest złośliwością i że nie chodzi o ograniczenie udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym. Niestety nie ma takiej możliwości, by się uchronić przed, przynajmniej na chwilę obecną, przed możliwymi fałszerstwami, wypaczeniem wyniku wyborczego w tym względzie. Niestety taka jest rzeczywistość i stąd jest ta proponowana zmiana. Wśród tych przegłosowanych ustaw jest na przykład obowiązek rejestrowania i udostępniania w sieci nagrań z obrad rad gmin i powiatów, ale też obowiązek przedstawiania raportu ze stanu gminy przez wójta raz w roku, podczas którego mieszkańcy mogą zabrać głos, oraz zapis mówiący o kompetencjach kontrolnych radnych gmin. Wielokrotnie opozycja zgłaszała poprawki o skreślenie poszczególnych zapisów ustaw. Ich zdaniem za bardzo ingerują w samorządy i obejmują kwestie zbyt drobne. To śmieszne, powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Waldy Dzikowski. Regulowanie takich śmiesznych rzeczy, bo powiem tak, to ośmiesza nas, tak, na poziomie pracy w Sejmie. Rozmawialiśmy, ile osobowe kluby muszą być. To nawet w Sejmie nie ma na poziomie ustawy, tylko jest na poziomie regulaminu. Tyle lat już jestem w Sejmie i nie chciałbym, żeby powiedziano, że tworzę prawo, które po prostu ośmiesza samorząd. Wiceprzewodniczący komisji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Chorała przekonywał, że normy prawne nawet w drobnych sprawach są konieczne. Niestety praktyka samorządów pokazuje, że te właśnie drobne sprawy są często wykorzystywane do tego, żeby w ogóle odwracać sens czy realnie pozbawiać pewnych praw. Na przykład jeżeli mówimy o liczebności klubów radnych, no chcemy gwarantować prawa opozycji w radach, pewne uprawnienia dajemy klubom. Jest już teraz taka praktyka w paru samorządach, się z tym stykaliśmy, że na przykład jeżeli opozycja ma 5 radnych, to się ustala, że żeby klub założyć potrzeba 6. Komisja ma obradować do północy. Nie wiadomo jeszcze, czy dziś posłowie zajmą się zmianami w kodeksie wyborczym. Z
Sejmu. Jarosław Sobówka, Polskie Radio. A dziś komisja zajmująca się samorządami przegłosowała poprawkę opozycji. Coś, co nie zdarzyło się na przykład w Komisji Sprawiedliwości, miało miejsce przy dyskusji o klubach w radach gmin. Poprawka Nowoczesnej dotyczyła formalności, czyli liczby radnych koniecznych do założenia klubu. Niemniej jednak fakt poparcia poprawki opozycji przez Prawo i Sprawiedliwość wywołał sporo emocji. Polskie Radio 24. Północ, południe. Ponad 800 tysięcy to wynik zbiórki podpisów pod projektem inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Zbiórka podpisów rozpoczęła się 1 września. Dziś projekt trafił do Sejmu. Więcej na ten temat nasz reporter Marcin Chmielicki. Obywatelski projekt ustawy zakłada zakaz aborcji eugenicznej, czyli takiej, w której zabija się nienarodzone dzieci podejrzewane o wadę czy chorobę genetyczną, mówi prezes Fundacji Życie i Rodzina Kaja Godek. Co 8 godzin ginie w szpitalu małe, bezbronne dziecko. Nie ma na co czekać, trzeba zmienić prawo. Przychodzimy dzisiaj do Sejmu powiedzieć posłom, my jako społeczeństwo jesteśmy na to gotowi, a dowodem na to są te podpisy. Teraz tylko zmieńcie prawo. Przynosimy projekt, który jest krótki i niekontrowersyjny, nie wymaga długiej dyskusji. Pan prezydent zadeklarował, że podpisze taki projekt, kiedy trafi na jego biurko. Szacuje się, że to właśnie na podstawie przesłanki eugenicznej w polskich szpitalach dokonuje się 96% wszystkich aborcji. To są aborcje najbardziej brutalne, bo dokonywane na późnym etapie ciąży, na dzieciach, które nierzadko z tych zabiegów przeżywają i umierają już poza organizmem matki. Nie wolno tych dzieci reanimować, takie są procedury szpitalne, bo te dzieci są przeznaczone na śmierć. Projekt, który trafił dziś do Sejmu, jest podobny do tego, który złożono w 2013 roku. Tym razem z ogromną liczbą podpisów obywateli polskich, którzy popierają zmianę prawa w kierunku pełniejszej ochrony życia. Mieliśmy przez ostatnie 3 miesiące do czynienia z ogromnym poruszeniem społecznym i z objawami ogromnej wrażliwości Polaków na los dzieci nienarodzonych. Największa grupa wolontariuszy zaangażowanych w akcję to studenci, mówi koordynatorka z Poznania Natalia Klamycka. Bardzo wielu młodych ludzi bierze udział właśnie w organizowaniu takich zbiórek podpisów, ponieważ zależy im na zmianie prawa. Oni rzeczywiście rozumieją, że ta ustawa musi być wprowadzona, że życie ludzkie musi być chronione. Mało kto w fundacji spodziewał się takiego sukcesu, mówi główny koordynator akcji Zatrzymaj Aborcję Krzysztof Kasprzak. Była to największa antyaborcyjna zbiórka w historii Polski. Prawie 15 tysięcy wolontariuszy się w tę zbiórkę zaangażowało. Bezpośrednio zbiórkę koordynowało prawie 55 osób w całej Polsce. Od samego początku obserwowaliśmy ogromne poruszenie. 830 tysięcy podpisów to jest największy, najlepszy wynik w historii inicjatyw antyaborcyjnych. Od tego momentu parlament w ciągu 3 miesięcy powinien wyznaczyć termin pierwszego czytania projektu ustawy. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. Przenosimy się za granicę. Po Mianmie czas na Bangladesz. Papież Franciszek zakończył pierwszą część azjatyckiej pielgrzymki, a obserwuje ją nasz specjalny wysłannik Krzysztof Renik. Komentatorzy i dziennikarze obserwujący pobyt papieża Franciszka w Mianmie często zadawali sobie pytanie, jaki sens mają te odwiedziny Ojca Świętego w kraju, w którym katolików jest niewiele ponad 650 tysięcy, co stanowi nieco ponad 1,2% ogólnej liczby mieszkańców. No ale jak to ludzie nie znają Pisma Mówiąc Świętego, inaczej, owe 650 tysięcy to przysłowiowa kropla w ponad 50-milionowym morzu. Nie przypuszczają do siebie takie myśli, czy nie domyślają się, że nie potrzebują zdrowi lekarza, ci, którzy się źle mają, to jeżeli oni mówią o misji Kościoła katolickiego, no to jaka to miałaby być misja, żeby papież nie pojechał tam, no to jak nie ma, no to może będzie, a od czego jest misja? Jezus szedł i głosił u Żydów najpierw, tam gdzie były te najpierwsze potrzeby, ale przecież potem dalej szli, dalej do pogan, Piotr miał wizję. Jaką miał wizję? Głosy te świadczą niezbicie, na że podróż papieża radne do Mianmy miał. Jakie miał? Zwierzęta. Nieczyste według Żydów, ale jest, powiedział. Czyli to, co kiedyś było nieczyste, to teraz będzie czyste, a więc zmiana. Nie można się tak przyzwyczajać do czegoś, co mamy od Boga, że to będzie na wieki wieków. Amen, bo tak nigdy nie miało być. Narodu izraelskiego kiedyś nie było i potem znowu go nie było, a oni myśleli,
myśleli, że tu jest jakaś żydowska teokracja. Już nie ma. Od roku 70, kiedy system żydowski został zniszczony przez rzymski, a już wcześniej od czasu niewoli Izraelitów w Babilonie nie było obłoku nad świątynią, czyli że nie było obecności Jahwe. No to czyli wiadomo, że coś już działo się źle. Oni chcieli mieć świątynię Salomonową, chcieli, to przecież też wymusili. Bóg Jahwe powiedział, po co wam ta świątynia, po co wam ta świątynia? Czyż niebo nie może objąć chwały mojej, a czy ziemia nie jest poduszkiem stóp moich? Także widzicie państwo, ludzie są przemieni. Z drugiej wszakże strony papież powinien stanąć po stronie praw tych ludzi. To bardzo trudna dla niego sytuacja. Nie sterować papieżem, ja tam papieża za bardzo nie wierzę, ale po prostu to jest papież wykazał się nieczułością serca, że nie pochylił się mało mądrości dyplomacji, psychologii, mało wiedzy psychologicznej. Nie wolno, nie wolno. Nie sobie jedzie gdzie chce. Każdy ma prawo, tylko po prostu trzeba pamiętać, że jest ochrona nad osobami niepełnosprawnymi, to może do Chin tutaj dotrze kiedykolwiek, ale tutaj. Jak zabierali mieszkania ludziom, no to na wózkach inwalidzkich ludzie lądowali na bruku. No to jaka to jest ochrona osób niepełnosprawnych? Jaka? No jaka? No żadna. U świń może być ochrona osób niepełnosprawnych. No i tak borsuk to powinien pójść siedzieć, no bo przyszedł komornik, się spieprzył w las. A tu sprawa na wokandzie taka. Tu sprawa na wokandzie otrzymania mieszkania socjalnego. Tu sprawa na wokandzie taka, taka, taka. A tu borsuk się spieprzył. Dowiemy się dopiero w przyszłości.